Dobry wieczór Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy wieczorny program Telewizji Republika. W punkt w studiu Telewizji Republika pan minister Arkadiusz Mularczyk. Już teraz jako wiceminister spraw zagranicznych, sekretarz stanu do spraw polityki europejskiej. Witam serdecznie, panie ministrze. Dobry wieczór, witam serdecznie. Panie ministrze, patrzę tutaj na depeszę. Joe Biden rozmawiał z Olafem Scholzem tematem wizyta kanclerza Niemiec w Chinach. To jest wizyta no, bardzo głęboko krytykowana w całej Europie. Wraz z kanclerzem pojechała no, istna pielgrzymka przemysłowców niemieckich, którzy tam, no właśnie to ciekawe, bo oni chcą tam produkować w Chinach. To nie chodzi o sprzedawanie, bo każdy chce sprzedawać jak najwięcej, ale oni chcą tam produkować i chcą produkować również te rzeczy, czyli samochody, no, których rynek kontroluje za pomocą tych pierwiastków ziem rzadkich, kontrolują Chiny. Komentatorzy stwierdzili, że to jest wypowiedzenie wojny Stanom Zjednoczonym, ta wizyta. W każdym razie istnieje takie niebezpieczeństwo, że tu się Niemcy próbują skonstruować jakiś, nie wiem, pakt antykominternowski, nie wiem jak to nazwać, tylko że z Kominternem tym razem w środku. Jak pan minister patrzy na taki no, coraz bardziej polaryzujący się świat? Tak, rzeczywiście ta wizyta budzi bardzo wiele emocji, kontrowersji, dlatego że dzisiaj cały świat ucieka z Chin. Inwestorzy amerykańscy, kanadyjscy i europejscy uciekają z Chin jako kraju, który nie daje stabilności, możliwości prowadzenia działalności gospodarczej uczciwej. Już nie jest tajemnicą. Ta polityka chińska opiera się w dużej mierze o no, nieuczciwą konkurencję wokół przedsiębiorców, którzy tam inwestują. I mamy eksodus przedsiębiorców światowych z Chin, natomiast Niemcy do Chin jadą inwestować. No, jest to w mojej ocenie chyba jednak ryzykowna decyzja, dlatego że przecież państwo chińskie nie jest państwem, które prezentuje nasze standardy i wartości. I moim zdaniem są to bardzo ryzykowne decyzje. No, to jest trochę tak, jakby Niemcy nie wyciągnęli żadnej lekcji z tych bliskich związków z Rosją i z Putinem i cały czas chcą popełniać ten sam błąd, czyli po prostu chcą uzyskiwać jakiegoś rodzaju korzyści z państwami, które wykorzystują swoje zasoby naturalne, czy poprzez jakby niskich kosztów pracy, czy jak wcześniej w przypadku Rosji surowce naturalne tanie, chcąc poprzez to uzyskiwać przewagi konkurencyjne na rynku europejskim i światowym. Absolutnie nie patrząc na kwestie dotyczące tego, jak te kraje funkcjonują, bo przecież i Rosja, i Chiny no nie są państwami demokratycznymi w naszym rozumieniu. I jest to o tyle też dla mnie kuriozalne, że Niemcy bardzo często wobec Polski, ale też wobec innych krajów posługują się takimi zarzutami, że tu nasza demokracja będzie do ułomności, prawda, mamy problemy z praworządnością, prawda, bo sędziowie są wybierani tak, a nie inaczej. Natomiast no, jadą robić biznes do kraju, który na pewno nie jest krajem praworządnym w rozumieniu naszej europejskiej praworządności. Więc no, to jest coś nie tak jakby z tą mentalnością niemiecką. Jest tam jakiś defekt, to trzeba by się pochylić nad tym, jak oni rozumują swoją przyszłość. No, chcą odgrywać rolę mocarstwa globalnego, być partnerem dla Chin, Ameryki, objąć przywództwo w Europie. No, pytanie oczywiście, czy mają mandat, czy mają mandat zaufania do tego, bo myślę, że ten mandat niestety utracili przez swoją politykę wcześniej wobec Rosji, Putina, wobec uzależniania siebie, Unii Europejskiej, Europy od gazu rosyjskiego, od surowców energetycznych rosyjskich. I dzisiaj po agresji Rosji na Ukrainę, no ta polityka po prostu upadła. I jakby widzimy fiasko tej polityki, utrata zaufania do przywództwa niemieckiego. Ponadto, no, powiedziałem, bardzo chimeryczne wspieranie Ukrainy, jeśli możemy w ogóle mówić o wspieraniu. Te 5000 hełmów, mam nadzieję, że już dojechało
które na początku... No jechało, ale okazało się, że budowlane. To... No właśnie, więc nie do użytku. Więc no naprawdę coś niedobrego się tu dzieje jakby z wiarygodnością Niemiec, państwa niemieckiego. Po prostu musimy z tego wyciągać wnioski dla naszego kraju. No właśnie, tylko jakie wnioski, bo z kolei Niemcy w stosunku do nas, pan minister o tym wspomniał, no ja tu mam taką listę polskich inwestycji, które ograniczają się te problemy do inwestycji tylko, bo to, które Niemcy chcą zablokować, tak, to jest port kontenerowy w Świnoujściu, regulacja Odry, połączenie Morza Czarnego z Bałtykiem, czyli droga wodna E40. Budowa elektrowni atomowych, to już nawet Leszek Miller się pochwalił, że Niemcy będą, znaczy Unia Europejska, przepraszam, będzie to blokować. Budowa centr CPK, rozbudowa portów. No ta lista się robi długa, no, a pierwszym punktem na tej liście, chyba najbardziej sportem, oczywiście są reparacje. No tak, jakby to chyba nie jest wielką tajemnicą, chociaż to wywołuje jakieś czasami emocje w mediach, że Niemcy prowadziły wobec Polski politykę kolonizacyjną, chciały Polskę zdominować. Na początku lat 90. wykupując szereg branż przemysłu, gospodarki, rynku finansowego, likwidując wiele zasobów przemysłu, przemysł elektroniczny, mleczarnie, cukrownie, to wszystko zostało kupione, media, system bankowy, sieci handlowe, no po prostu ich celem było zdominowanie naszego kraju. Niestety po części mi się to udało. I dzisiaj jakby próby odzyskiwania przez nas suwerenności gospodarczej, ekonomicznej, politycznej, no po prostu spotykają się z agresją ze strony Niemiec. Oczywiście oni to poprzez białych rękawiczkach, przez Komisję Europejską, przez organizacje ekologiczne, przez jakieś tu inne podmioty starają się nam utrudniać rozwój gospodarczy, ekonomiczny. To jest widoczne od dłuższego czasu. I po prostu my jako społeczeństwo musimy z tego wyciągać wnioski. A reparacje, jaką rolę w tym, w tej globalnej grze, bo to już chyba na tym poziomie trzeba rozmawiać, to no właśnie, to jest ogromny argument, no, takie przypominanie Niemcom. Ja w ogóle uważam, panie redaktorze, i jakby tematem reparacji zajmuję się od 2017 roku i dosyć uważnie śledzę dyskusję, która się trwa i w Polsce, i w Niemczech, i też w Europie, na świecie wokół tej sprawy. I mam takie przekonanie, że szereg ataków dotyczących tak zwanej praworządności w Polsce ma związek z tym, żeby obniżyć po prostu wiarygodność Polski na arenie europejskiej. Dlatego, że w momencie, kiedy Polska już wystąpi, oficjalnie wystąpiła o reparację, no, po kilku latach od przygotowania raportu, bo to musiało trwać, no, chodziło o to, żeby naszą wiarygodność po prostu obniżyć, tak? Obniżyć nasze zaufanie naszego kraju, tak żeby nasze roszczenia były słabo słyszalne, albo żebyśmy byli krajem, który nie budzi zaufania. I to był chyba cel polityki niemieckiej, żeby przez te lata, kiedy trwały prace, po prostu wiarygodność naszego kraju obniżyć, bo przecież w grze na stole mówimy o gigantycznych przecież środkach i funduszach. No, są też takie interpretacje, że to mnożenie problemów spornych między Polską a Niemcami i Polską a Unią Europejską, no, też służy do jakby wrzucenia tych spraw do ogólnego bilansu i przehandlowania ich w negocjacjach nad reparacjami, jak pan sądzi? Tego nie można wykluczyć, bo na pewno wiele osób, czy też wiele środowisk w Niemczech myśli, jak problem rozwiązać. Dotyczy on przecież nie tylko środków finansowych, bo te Niemcy przypuszczalnie mogły zapłacić szybko, gdyby chciały, ale dotyczy generalnie wizerunku Niemiec na świecie. No to jest przecież dla nich niezwykle ważne i ta tocząca się dyskusja w Polsce to jeszcze pół biedy, ale już ta dyskusja rozlewa się na świat, prawda? Na Europę, na świat, w wielu stolicach o tym się mówi. Wiemy, mamy sygnały, że raport był czytany w wielu stolicach na świecie, jest dyskutowany. I my dzisiaj jakby intensywnie pracując, spotykając się z dziennikarzami, z politykami, z szefami think tanków, informujemy ich naszym stanowiskiem. Mówimy o tym, że po prostu Niemcy prowadzą wobec Polski absolutnie nieuczciwą politykę. Po prostu nie zawarły z Polską żadnej umowy po wojnie, nie wypłaciły żadnych odszkodowań. Co więcej, obywatele nie mają drogi prawnej dochodzenia roszczeń. Więc sprawa jest, powiedziałem, zero-jedynkowa, tak? Nie powinna budzić żadnych wątpliwości w świetle współczesnych standardów praworządności czy praw człowieka, prawda? To jest sprawa zero-jedynkowa, jakby no,
Więc myślę, że dla nich to jest poważny problem wizerunkowy, że taki kraj, takie mocarstwo moralne, tak, no, w taki sposób traktuje swoich sąsiadów. No, o tym jakby nikt nie wiedział, w Polsce wiedzieliśmy, tak? Chociaż nie, już nie wszyscy, tak? Ale na świecie jakby ta wiedza nie jest powszechna, powiedziałem, nawet niewielka jest ta wiedza. I dzisiaj my musimy wykonać pewną pracę i to jest jakby dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu musimy się spotykać, informować, udzielać wywiadów, przekonywać, spotykać się z politykami, z dyplomatami i informować ich o naszym stanowisku. Ja myślę, że jest kwestia czasu, bo dzisiaj w globalnym świecie informacja rozchodzi się w ciągu kilkudziesięciu sekund, prawda? Tweet, post, wywiad, to obiega glob z prędkością światła i myślę, że jesteśmy w stanie szybko doprowadzić do sytuacji takiej, kiedy Niemcy uznają, że jednak nie opłaca im się chować głowy w piasek, jak już mówiłem wcześniej, tylko po prostu usiąść do stołu i rozmawiać i jestem przekonany, że to nastąpi, ale oczywiście to będzie uzależnione też od intensywności naszych działań. Ale to pan minister jeszcze przed programem zwrócił uwagę na fakt, że to jakoś pewne argumenty przeciwne reparacjom, czy kwestionujące reparacje, jakby już ich nie ma. Już nikt nie mówi o 53 roku i jakimś tam dekrecie Bieruta. Tak, no bo ja jak ktośkolwiek mówi o tym dekrecie Bieruta, no to mówię, no proszę go pokazać po prostu, tak? Jak ten, gdzie on jest w ogóle, tak? To jest jakiś dekret widmo, tak? Wszyscy o nim mówią, ale go nie widzą, tak? Ja go widziałem, to jest kartka papieru, tak? Ale ta kartka papieru nie została nigdzie wdrożona jako dokument do porządku prawnego. Więc jeżeli Niemcy nie mają żadnego dokumentu urzędowego, no to jak się mogą na niego powoływać? Więc jestem ciekawy odpowiedzi na notę, jaką Niemcy, zakładam, wystosują, chyba że będą zwlekali z odpowiedzią. Na pewno uważam, że tego argumentu nie użyją. No również argument, że podczas traktatu 2+4 czyli dotyczące zjednoczenia Niemiec, ta kwestia była rozstrzygnięta. No nie została, bo Polska nie była stroną tego traktatu. Więc sprawa jest absolutnie otwarta od strony politycznej i prawnej. I dzisiaj jakby w mojej ocenie główną naszą rolą jest po prostu pokazać światu, naszym sąsiadom, partnerom w Europie, pokazać w organizacjach międzynarodowych te kwestie. I myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy sami Niemcy uznają, że po prostu są na pozycji, że tak powiem, bez szans. Panie ministrze, jesteśmy no prawie już w Wigilię Polskiego Święta Narodowego odzyskania niepodległości przez Polskę. 11 listopada już za chwilę marsz, mam nadzieję, piękny, radosny i bezpieczny. Natomiast no, prosiłbym o taką refleksję, w jakim miejscu jesteśmy w tej chwili, bo Polska chyba trochę już wyrosła z takiej roli, w której właśnie Niemcy i polska opozycja Polskę obsadzały, takiego państwa wasalnego, który tam szparagi będzie zbierał. To my już jesteśmy w innym miejscu chyba. Absolutnie w innym miejscu, jakby walczymy o swoją podmiotowość, rozpychamy się, oczywiście utrudniają nam to wybicie się na taką pełną niepodległość, podmiotowość, to żeby traktować nas jak partnera i stąd te podkładanie nóg po prostu w różnych miejscach, ale mamy naprawdę bardzo doświadczonych liderów, którzy no, można powiedzieć, są weteranami, z niejednego pieca jedli chleb. I mimo tych wszystkich turbulencji, które dzisiaj się dzieją no, i na świecie, też jesteśmy też częścią globalnego świata, no, jestem generalnie optymistą, tak, że mimo i tych wielu różnego rodzaju właśnie przeszkód, że jednak to wyjdziemy z tego mocniejsi po prostu. No, niestety, no, chcąc wejść do wyższej ligi, musimy odbyć parę różnego rodzaju wojen, w cudzysłowie oczywiście wojen, tak, je wygrać i żeby po prostu wejść do wyższej ligi, żeby zaczęli nas traktować jak partnerów. Stąd też właśnie takie szturchanie Polski w różnych miejscach, popychanie. Ale myślę, że przetrwamy to i jestem optymistą. Józef Piłsudski mówił, że Polska albo będzie wielka, albo jej wcale nie będzie. Co to znaczy, że Polska ma być wielka? No to jest rzeczywiście to motto Józefa Piłsudskiego, ono towarzyszy jakby kolejnym pokoleniom i no albo będziemy krajem suwerennym, niezależnym, silnym politycznie, gospodarczo, będziemy bić się o własne interesy, albo rzeczywiście będziemy zdominowani, tak? I kapitał międzynarodowy, niemiecki czy inny będzie po prostu tutaj robił co chciał, jak było dotychczas, prawda? No, przyjeżdżali, kupowali,
mleczarnie, cementownie, betoniarnie, tak, zamykali, potem swój produkt tu wpuszczali i stawaliśmy się po prostu rynkiem zbytu. Dzisiaj to ciężko odbudować niestety, to widzimy. No ale jeśli będziemy mieli szansę, a głęboko w to wierzę, że będziemy mieli szansę, to na pewno przez kolejne kadencje Sejmu będziemy w stanie odbudować także naszą gospodarkę. Bardzo serdecznie dziękuję, panie ministrze. Pan minister Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych, sekretarz stanu do spraw polityki europejskiej, był gościem programu W Punkt. Kłaniam się. Dziękuję serdecznie. Państwa zapraszam na krótką przerwę.